Witam Was na kanale Weronika Bezglutenowo. Dzisiaj wracamy do tematu największego dyskontu w Polsce, jakim jest Biedronka. Porównamy sobie ceny z 2022 roku do cen tegorocznych. Podam Wam też kilka ciekawostek właśnie z Biedronki. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Pierwszy produkt, który wyląduje na liście do porównania, jest to mleko 3,2%, mleko Mlekowita wypasione. Takie same mleko znajdziecie w porównaniu z 2022 roku. Wszystkie produkty są kupowane takie same w miarę możliwości. Jeżeli coś się zmieni, to ja Wam o tym powiem. I w 2022 roku za takie mleko zapłacimy 4,49 zł. Jest to cena obniżona o VAT, bo w 2022 roku nasi rządzący stwierdzili, że ze względu na rosnącą inflację obniżono ceny podstawowych produktów spożywczych właśnie o ten procent VAT. A jak jest w tym roku? W tym roku za takie mleko zapłacicie 4,19 zł, a wydawałoby się, że jak doliczam nam VAT, to będzie drożej. Ale w tym przypadku nie. Ten produkt w 2024 roku jest tańszy. 4,19. Kolejny produkt, który Wam pokażę, jest to Drzemułowicz 100% truskawka. I tak samo w 2022 produktu cena wynosiła 7,04 zł, ale w 2024 zapłacimy już więcej, ponieważ 8,79 zł. Kolejny jest ryż jaśminowy Plony Natury 3,99 w 2022 roku, 3,29 w 2024. Cena nam tutaj spadła, więc jak najbardziej dla nas dobra wiadomość. Niestety, jak robiłam zakupy jajek, tych, które macie w porównaniu w 2022, nie udało mi się znaleźć. Było to 9 jajek Go Bio, czyli były to jajeczka z wolnego wybiegu. W 2022 kosztowały one 10,79 zł, a w tym roku jest to już 12,25 zł. Produktu Wam nie mogę pokazać, ponieważ nie udało mi się go kupić, ale jak widzicie, cena idzie do góry. Kolejny produkcik, który nie jest tym samym, który zobaczycie w 2022, jest to chleb bezglutenowy, ponieważ niedawno ten produkt jakby zniknął z półek Biedronki. Tutaj mamy jego zastępstwo, czyli chleb bezglutenowy bez gluten i taki chlebek kosztuje teraz 5,79 zł, a chleb, który znaleźlibyśmy w 2022, kosztował odrobinę mniej, ponieważ kosztował 5,49 zł. Fajnie, że w Biedronce pojawiają się nowe produkty, ale jakby przyjrzeć się temu bardziej ogólnie, no to za dużo się nie zmienia. Jogurt naturalny. My mamy tutaj jogurt również Go Bio, zwykły, bez zbędnych dodatków, produkt bezglutenowy, ale nie oznaczony znakiem przekreślonego kłosu. Takie też są dla nas w porządku. W 2022 kosztowałby nas 1,39 zł, a już w tym roku 1,75 zł. Owoce. W tym przypadku banany za 1 kg w 2022 6,99, w tym roku nic się nie zmienia, 6,99 również. Czekolada studencka, czekolada, którą znaleźliśmy nie w Biedronce, a w Onshow, ponieważ w Biedronce wszystko było wykupione, była promocja na czekolady, więc pewnie dlatego mieliśmy taki problem, żeby znaleźć ją w tym sklepie. Ale kosztowała ona nas 12,99, więc podejrzewam, że w Biedronce może być to odrobinę mniej, ale w 2022 taka sama czekolada kosztowała nas 8,49 zł, więc wzrost cen bardzo duży. Na liście nie mogło zabraknąć jeszcze czegoś, co każdy lubi położyć sobie na kanapkę. Jest to ser żółty, my tu mamy Rycki Edam. I taki serek kosztował nas 5,29 zł, a w tym roku 6,19 zł. Za te wszystkie produkty, które tutaj widzicie, w 2022 roku zapłacilibyście 52,99 zł. I jak myślicie, jest lepiej czy gorzej? W 2024 za te produkty, które tutaj widzicie, no oprócz tych jajek, których nie udało nam się kupić, 62,23 zł. Czyli mamy około 10 zł wzwyż przez te 2 lata. Dla konsumenta dużo czy mało, to już Wam ocenić. A teraz kilka polecajek z Biedronki. Będą to produkty zarówno oznaczone znakiem przekreślonego kłosu, jak i te, które są bezpieczne z składu dla osób na diecie bezglutenowej. Pierwsze produkty to są produkty firmy Mutti. Jest to włoska firma, która zagościła na dłużej w mojej kuchni. I mamy tutaj 2 sosy, które ja wybrałam dla Was. Jest to sos do pizzy klasycznej, tutaj jest z przyprawami, zwykłe zmielone pomidory, ale takie, które są smaczne. Są to pomidory, które po prostu naszym daniom dają smaku, a nie psują
na przykład jakimiś sztucznymi dodatkami. Także to polecam. Taki sosik kupicie za 7,49 w tej chwili w Biedronce, ale macie też inne sosy firmy Mood i musicie poszukać, zobaczyć, co będzie dla Was. I na przykład taki sos do makaronu będzie Was kosztował już odrobinę więcej, bo 11,99, ale one są bardzo smaczne, mają dobry i krótki skład. Na to zwracajcie uwagę, ponieważ im dłuższy skład, tym jest takie prawdopodobieństwo, że może trafić się coś, co będzie miało w sobie gluten, ale jeżeli jesteście na diecie bezglutenowej już długo, wiecie co kupować, na co zwracać uwagę, to na pewno nie zaliczycie żadnej wpadki. Te produkty są oznaczone jako bezglutenowe, ale jeżeli chcecie mieć tą pewność, no to zawsze zanim wrzucicie coś do koszyka, patrzycie na skład, na oznaczenia i czy producent podkreślił nam, co może u nas wywołać alergię lub niepożądaną reakcję na pewien składnik, który znajduje się właśnie w takim produkcie. Ja polecam, bardzo lubię, smaczne i nie są też bardzo drogie. Kolejny produkt, który lubię, który ląduje w mojej torebce jako przekąska, coś słodkiego, ale też nic mocno kalorycznego. To są właśnie takie batoniki w różnych wersjach. Tu macie 3 batony z polewą czekoladową, tu macie orzeszki ziemne, migdały. 3 sztuki w jednym, to już macie produkt oznaczony typowo znakiem przekreślonego kłosu, czyli w 100%. Ten produkt jest dla Was bezpieczny. Produkt, który na pewno będzie Wam się kojarzył z małymi dziećmi, jest to mus owocowy. Tu jest gruszka, jabłko, banan. To jest wersja taka dla większych dzieci, takich jak na przykład ja, które lubią sobie gdzieś tam po prostu tą porcję owoców przemycić w drugim śniadaniu. Krótki skład, same przetarte owoce, nic więcej, zero dodatku dodatkowego cukru, czyli produkt, który ja lubię i który mogę Wam polecić. Kolejny produkt oznaczony znakiem przekreślonego kłosu. Są to właśnie takie batoniki kokosowe, brownie i tutaj macie keto z masłem orzechowym. Takie batony kosztują nas 2,59 zł. Jest to też produkt odpowiedni dla wegan, produkt bezglutenowy, z wysoką zawartością błonnika, bez dodatku cukru. Więc jeżeli zwracacie uwagę na skład, no to na pewno musicie też zwrócić uwagę właśnie na takie ciastka, batoniki. Jeszcze coś mam dzisiaj dla Was, coś co znajdziecie w Biedronce i coś co się pewnie w kuchni przydaje. Jest to bezglutenowy makaron, pewnie już go znacie, ale dla tych, którzy nie wiedzą, że coś takiego można znaleźć w Biedronce, to tutaj macie właśnie pastani, makaron bezglutenowy w różnych wersjach, jest też do spaghetti. A cena takiego makaronu to 5 zł i 19 groszy. Ja Wam tylko podpowiem, że ten makaron jest w porządku, jest smaczny, ale jeżeli dłużej poleży, robi się twardy, więc zjadamy go od razu po ugotowaniu. Biedronka czasami lubi nas zaskakiwać. Często pojawiają się produkty sezonowe, produkty bezglutenowe. Jeżeli udało Wam się w tym roku wyhaczyć coś ciekawego, o czym ja dzisiaj tu nie powiedziałam lub czego nie znalazłam właśnie w Biedronce, no to dajcie znać w komentarzu. Dajcie znać, czy w ogóle ten sklep jest Waszym ulubionym, jeżeli chodzi o takie zakupy spożywcze podstawowe, czy lubicie bardziej chodzić w inne miejsca. Oczywiście mam nadzieję, że co roku będzie coraz więcej tych produktów bezglutenowych, które będziemy mogli wrzucić do koszyka. Ja osobiście lubię znaleźć coś, czego wcześniej nie udało mi się znaleźć, coś nowego, coś smacznego, coś, co sprawi mi przyjemność w kuchni. Mam nadzieję, że tych produktów właśnie będzie coraz więcej, że my będziemy mieli większy wybór. I tak trzeba docenić każdy produkt bezglutenowy, który pojawia się właśnie w takich sklepach ogólnie dostępnych dla nas, bo jak wiadomo, większość produktów, przynajmniej ja, zamawiam przez internet. Dajcie znać, jak odcinek Wam się podobał, czy jesteście tutaj ze mną. Oczywiście zostawcie komentarz, subskrypcję. Trzymajcie się ciepło. Cześć!